Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Tribal Games i witam was w nowej serii z Medieval Dynasty. Jako że dzisiaj 7 grudnia mieliśmy aktualizację, w końcu długo wyczekiwaną aktualizację, która wprowadza nowe tryby do naszej rozgrywki. Między innymi tryb kooperacji, czyli tutaj mamy współpracę, możemy tutaj grać na 4 graczy. Co więcej, mamy wprowadzoną również nową mapę. Mapę, której my tutaj jeszcze tak naprawdę nie znamy, przynajmniej ja jeszcze nie znam, dopiero będę się tutaj w tym temacie orientował. Słuchajcie, po raz pierwszy będę tutaj uruchamiał nową grę, więc zobaczymy, jak to wygląda. Na początku mamy tutaj możliwość wyboru dwóch map. Tak, mamy tutaj dwie mapy: Dolinę i Staro Rzeczy. W tym trybie, czyli Dolina, w tym trybie będziesz śledził historię Racimira i jego męskich potomków. Tylko dla jednego gracza oryginalny tryb gry, czyli jeśli wybierzemy sobie tutaj Dolinę, wrócimy, że tak powiem, do tutaj oryginalnego trybu rozgrywki. A natomiast gdy przejdziemy tutaj do Starej Rzeczy, w tym trybie będziesz mógł stworzyć własną postać. No i to jest naprawdę już bardzo duży plus. Tryb dla pojedynczego gracza i tryb kooperacyjny do 4 graczy. Czyli tak jak mówiłem, mamy tutaj możliwość do 4 graczy. Niektóre mechaniki mogą różnić się względem oryginalnego trybu gry. No i to jest naprawdę bardzo ciekawe. Więc myślę, że tutaj weźmiemy sobie oczywiście Stare Rzeczy, bo planujemy gdzieś tam w niedalekiej przyszłości. Wiadomo, jednak ten tryb kooperacyjny tworzyć. Okej. Dobrze. I teraz mamy znowu możliwość wyboru solo lub kooperacja. Okej. Inni gracze będą mogli dołączyć później do twojej gry solo. Nie utracisz swojego postępu w grze. No i kooperacja, tryb wieloosobowy do 4 graczy. Kod do sesji będzie widoczny w następnym kroku oraz w menu gry. Ok, czyli jeśli tutaj wybierzemy sobie kooperacja, od razu udostępniamy kod, do sesji. I ja myślę, że na spokojnie sobie tutaj weźmiemy, kurczę, możemy teraz zrobić kooperację, tak? Ale dobra, na razie zrobimy sobie solo. No i mamy tutaj Stare Rzeczy solo. Rozpoczynamy grę. No i tak naprawdę jestem tego ciekawy, co tutaj nam twórcy nowego wnieśli do tej gry. Oczywiście gdzieś tutaj pojawiały się zwiastuny, gdzieś te zwiastuny naprawdę się oglądało, przeglądało mniej więcej, jaki temat tutaj tego wszystkiego będzie. Także na pewno mam jakieś 4 nowości wprowadzone, między innymi tworzenie czy też wybór postaci, więc myślę, że od tego tak naprawdę będziemy naszą tutaj rozgrywkę zaczynali. Co więcej, będziemy na nowej mapie. To jest też naprawdę bardzo istotne. Nowa mapa, nowe wyzwania, nowa przygoda. Także tutaj na pewno też będziemy musieli się bardzo na tym temacie skupić, żeby poznać tą mapę. A co najważniejsze, prawdopodobnie też będziemy właśnie na tej mapie zakładali własną osadę. Lub może będziemy zamieszkiwać w jakiejś osadzie. Totalnie nie wiem, nie mam pojęcia, co tutaj nas czeka. Ruszamy po prostu z drugim sezonem z Medieval Dynasty.
No i w tym momencie mamy opcję tworzenia naszej postaci. Dobrze, to mi się już tutaj podoba. Twarze takie dosyć, można powiedzieć, no częściowo może znane z oryginalnej tutaj rozgrywki. No i kurczę, mam dylemat, bo przeważnie jak jest opcja możliwością grania kobietą, to po prostu kobietą gramy. Tutaj w tym momencie mam taki dylemat, kurde, to są takie czasy, właśnie, to są takie czasy dosyć wczesne, gdy ta cywilizacja, no już, że tak powiem, się zaczynała rozwijać. Jako, że jestem, że tak powiem, fanem Wikingów, to pójdziemy coś tutaj w styl oczywiście wikiński. Jeśli chodzi o postać ogólnie, czyli jakieś może dłuższe włosy, boki krótsze, oczywiście do tego broda. No, przy kobiecie oczywiście brody nie wybierzemy. Okej. Okay. Zobaczmy tutaj ogólnie, jak nasze postacie się będą prezentować. Jeśli chodzi o mężczyzn, to zdecydowanie są dużo wyżsi jak kobiety. No, chociaż... to też jest kobieta. Okej. Tu też mamy mężczyznę. Dobra, ja myślę, że sobie wybierzemy tą postać i zobacz. I to już praktycznie jest fryzura. Taką, jaką bym chciał na początku tutaj sobie zorganizować, więc tutaj myślę, że nie ma co za dużo grzebać. Twarz też oczywiście, no nie wiem, czy jest możliwość oczywiście modernizacji, ale o właśnie, nawet można zmienić sobie tutaj jeszcze na kobietę. Thank you. Good job. Good job. Okej, okay, ja myślę, że faktycznie może zostaniemy przy kobiecie. Twarz możemy tutaj sobie oczywiście ją dowolnie zmienić. Albo słuchajcie, dobra, jednak mężczyzna, niech będzie ostatecznie, dobra, ja myślę, że tutaj nie ma co zbytnio tak naprawdę zmieniać, wszystko praktycznie jest tak, jak powinno być, ewentualnie jakąś bliznę można dodać, blizny zawsze dodają charakteru, jeśli mówimy o blizny twarzy, oczywiście blizny takie typu właśnie cięcia. To są naprawdę bardzo fajne, charakterystyczne blizny. Odbicie. Dobra, myślę, że pozostawimy tego typu właśnie. To oczywiście możemy kolor aszu zmienić. No ekstra, nie wiem po co, na co, komu tutaj zmiana koloru oczu, ale okej, okay. Ostatnio w ogóle są świetne. Nie, dobra, zostaniemy chyba przy niebieskich. Dobra, no i tutaj oczywiście kolor włosów. O, siwe. Jak najbardziej może być kolor siwy. Typ włosów. No to już pod dziadka podchodzi zdecydowanie. Nie, ale jeśli chodzi, to ta fryzura jak najbardziej jest odpowiednia. Brwi. O, brwi ruszać nie będziemy. Zarost. Oczywiście patrzymy, jakie tutaj mamy zarosty. Nie no, kurczę, no jedyny taki sensowny to akurat ten. Tu oczywiście możemy kolor sobie również brody osobno zmienić. I myślę, że sobie nawet coś z tego czarnego rodzaju zostawimy. Czyli co, akceptujemy naszą postać. Twoje imię Tribal Games oczywiście pozostaje. Akceptujemy temat, nowe zadanie. Okej. Okay. Słuchajcie, no troszkę mną tutaj szarpnęło, ale to tylko troszkę.
Okej, czyli mamy tutaj zadanie, bo tak, właśnie mamy nowe zadanie. 300 karta przebudzenie z koszmaru. No i mamy porozmawiać z Sedowin. Co to jest? Kto to jest? W ogóle nie mam pojęcia. No słuchajcie, no tutaj jest, tak powiem, takie zagęszczenie tych wszystkich przedmiotów. Te półki, regały, to wszystko, no to jest, no dosłownie masakra, jeśli można powiedzieć. Oczywiście w pozytywnym sensie znaczenia tego słowa. Ponieważ, no nie spodziewałem się tak naprawdę tego, co tutaj zobaczymy. No jeśli chodzi o to, co tutaj widzimy, to naprawdę prezentuje się naprawdę zajebiście, dokładnie. Kurde, aż sam bym chciał takim po prostu domku sobie zamieszkać, dosłownie. No jest po prostu, jest jak jest, więc no, robi naprawdę szał. Brakuje jednej rzeczy brakuje. Mamy tutaj, kurde, no, jakaś kuchnia, właśnie, bo jakiejś kuchni raczej nie było w domach, no właśnie, takie przyzwyczajenie w domach, to raczej takie jakieś prace się prowadziło lub w warsztatach, a kuchnie to były raczej takie właśnie wspólne. Dobra, wyjdźmy w takim bądź razie na zewnątrz. Wow. I muszę przyznać, że robi to mega wrażenie. To jest nasz domek. To jest palisada, albo mur obronny nawet można powiedzieć. Kurde. Tu jakiś strumyczek sobie płynie. Patyk, kamień. Zbieranie. Nie no, słuchajcie, robi to mega wrażenie. Ja ogólnie na samym początku, no, chcę się zapoznać. A tu mamy zasiane, tak? Czy jakieś tam uprawy mamy? Tu mamy nasz kompostownik. Ja na samym początku chcę się zapoznać z terenem, który tutaj widzimy. Chcę go przede wszystkim wam tutaj też pokazać, z czym mamy do czynienia. Wiedza. Aha, czyli tutaj po prostu mamy jakieś informacje. Umyć nie możemy, bo nie ma wody. Tak prezentuje się oczywiście nasz domek. No i kurczę, muszę powiedzieć, nie, no niczego tutaj nie kradniemy. Wszystko na usiadłeś, ale dobra, tak nasza postać się przynajmniej prezentuje w tym momencie. Szkoda, że ta kamera w tym momencie nie jest dużo niżej. Tak, żeby podkreślało to naszą postać. No tego tutaj brakuje. Aczkolwiek jak mam nadzieję, że jakaś aktualizacja się pokaże i ta postać po prostu będzie, że tak powiem, wykadrowana tak, jak to by mogłoby być zrobione. Dobra, póki co wstajemy. Dobra, na czym tu możemy się ogólnie skupić? No kurde, jesteśmy na ogromnym terenie, no nie oszukujmy się. Jest brama wejściowa. Tu jest nasz domek, czyli po schódkach na dół. Oczywiście ja tutaj... A ty gdzie tam wchodzisz? A ty tu jesteś chyba tym, nie? Całym zarządzającym. Dobra, weźmy się troszkę tutaj rozejrzyjmy. Czyli mamy tutaj... Mamy targ. Matkę, to jest cała masa szczegółów. To, co jest tutaj zrobione w tej grze, no to muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiego efektu. Naprawdę nie spodziewałem się takiego efektu. W ogóle się nie spodziewałem czegoś takiego. Tawerna. Mamy tawernę. I cała masa oczywiście przedmiotów. Dobra, musimy pilnować oczywiście jedzenie i pragnienie. Nie możemy o tym zapominać. Jedźcie, tu kolejne. Melioracje mają porobione, tak, melioracje mają porobione w tym miasteczku, przejścia, no kurde, no robi to naprawdę mega wrażenie.
I myślę, że jedna z takich... O, koło do moją. Chyba jedna z takich... O, proszę, jak ładnie buduje magazynie. Kurde, cała masa szczegółów. Droga z Belli. Tu również ktoś coś lepiej naprawia. Czyli to po prostu nie jest takie sztuczne, jak... No, sztuczne. W oryginalnej części, bo tutaj będę mówił do poprzedniej wersji jako oryginalna część, ta mechanika trochę była inna. Tam mieli taką zasadę, że oni pracowali. Stali przy swoim stanowisku i pracowali. Gdzieś tam się przemieszczali, okej, fajnie. Ale tutaj to, co widzimy teraz, że on jeszcze tutaj na przykład się... O, wychodek. Że on się tutaj jeszcze przemieszcza, gdzieś coś podnosi, gdzieś coś bierze. Także no tutaj, jeśli o to chodzi, no to jest coś niesamowitego, jeśli chodzi o całą mechanikę. No i jedno z lepszych rzeczy, zobaczymy, gdzie ta melioracja tutaj sobie uchodzi. A uchodzi, czyli sobie po prostu wypływa. Kurde. Ja bym chciał ogólnie z lotu ptaka sobie obejrzeć ten teren. Masakra, dosłownie to jest masakra, co tutaj widzimy. Fajne do rzeczy. Podoba mi się to, naprawdę. O, wejdziemy na dach. Jest, jesteśmy na dachu. Ha, w poprzedniej wersji tego nie szło zrobić, a teraz idzie wejść po prostu sobie na dach. Tak jest, weszliśmy na dach. Ha. Dobra, zejdźmy z tego dachu. Kurczę. Nie no, to co jest z tą grą tutaj w tym momencie zrobione, to jest masakra, no naprawdę masakra. Kurde, chodzimy sobie po... po murze obronnym, bo tak to jest mur obronny. Słuchajcie, koniki na wolnym wybiegu, nie, że stoją sobie gdzieś tam w stajniach, chociaż to jest, tam też one sobie chodziły, oczywiście jak najbardziej. Cała tutaj masakra, normalnie to co tutaj widzimy, to no przerasta wszelkie moje przede wszystkim oczekiwania. Sad, chmiel, widzimy, że tutaj chmiel sobie rośnie. Droga, schodek, jest wzniesienie, mury, no piękna sprawa, naprawdę przepiękna sprawa. Wejdźmy sobie na dach, mamy lepszy widok. No, szczerze powiem, wolałbym jednak z lotu ptaka to mieć tutaj podgląd na to wszystko i sobie ocenić, jak to wygląda, ponieważ no myślę, że ten rok, bo naprawdę chyba rok czekaliśmy za tą aktualizacją, myślę, że ten rok na czekania był naprawdę bardzo warty. Słuchajcie, to jest ten domek, z którego my wyszliśmy. Być może to nie jest nasz dom. Tak sobie tylko przypuszczamy. Nie, ale jeśli ja tutaj też oglądam oczywiście otoczenie. Poza murami, tak? Z jednej strony nas tutaj chroni tak naprawdę rzeka. Kolejny wychodek. Także to, co tutaj widzimy, to zwala z nóg. Piękna osada. Piękna osada, w której tutaj aktualnie przebywamy. Oczywiście są drzwi, tak? Jest brama, możemy ją zamknąć, czy nie? Babka lecznicza, aha, dobra, czyli babeczkę podnieśliśmy. Dobra, my się tutaj oczywiście trochę rozejrzymy, ponieważ te tereny są tak... Okej, trzcina, te tereny są tak zarąbiste, że naprawdę... aż żal będzie sobie je po prostu nie zwiedzić. Ja sobie z chęcią te tereny tutaj zwiedzę, dlatego też ten odcinek dzisiejszy jest taki dosyć luźny. Oczywiście no coś trzeba zrobić, żeby coś zjeść, się napić, bo to będzie na pewno
potrzebne. Oj, kurde. Ja wam powiem, że... A proszę, krówki na wolnym wybiegu sobie na łące są wypasione cielę. Proszę, świetnie. No coś niesamowitego. Powiem wam, że no, ten 7 grudnia zaczął się dosyć nieciekawie. Dosyć nieciekawie się zaczął. Mieliśmy tutaj też premierę innej gry, chociaż tą grę już znamy, Medieval Dynasty, ale tam mieliśmy całkiem nową premierę gry. No i póki co jestem bardzo zawiedziony, jeśli chodzi o błędy, które tam są w tej grze. Nie da się grać. No ja będę się na razie powstrzymuję z dalszej gry. Mam nadzieję, że tam będzie aktualizacja. No i oczywiście będzie po prostu to naprawione. Póki co, no muszę przyznać, że Medieval Dynasty, no ekipa naprawdę, która się tym zajmowała, no szacun, naprawdę bardzo wielki szacun, ponieważ no to co tutaj zrobiliście, no to jest, kurczę, no nie do opisania, tak? To jest nie do opisania. Tutaj mamy chyba z 6 ludzi, tak, mamy tutaj z 6 ludzi, których oczywiście możemy zwerbować, tak? Ale chyba musimy mieć jakąś swoją też opinię, reputację, którą na pewno kiedyś zdobędziemy. Dobra, tam jeszcze taki jeden ciekawy teren widziałem. Kurde. Piastowia. No proszę, jaki ładny drogowskaz. Czyli po prostu mamy tutaj naszą Piastowię. Musimy się nauczyć nowych oczywiście lokalizacji. Co nie będzie łatwe. Oczywiście się śmieję, że nie będzie łatwe. Ale no nie wiem, jaka duża jest ta mapa. Czy jest większa od tamtej. Póki co na razie no robi tak zarąbiste wrażenie, że się nie chce stąd po prostu wychodzić. Okej, wychodzimy zachodnią bramą. I tu mamy taki typowo, widzę, miejsce właśnie sadowe, tak? Czyli jakieś tam wiśnie, jabłonie sobie rosną. Tu mamy właśnie, tu mamy konie. Nie no, świetnie, tutaj mamy drogę, która jest ładnie kamieniem obłożona. No to co jest, tu mamy takie uprawy, jak widać. Nie no, to jest coś niesamowitego. Jest naprawdę tego naprawdę całkiem dużo. W jednym miejscu woda. Tak jest. Jest tego całkiem sporo w jednym miejscu. Co też na pewno... na pewno... No niby robi takie wrażenie, że dużo tego wszystkiego jest. Ale... No to jest nie do opisania, to jest nie do opisania. Naprawdę graliśmy już wiele gier, ale to co tutaj widzimy, to co tu widzimy, ta gra ma w sobie coś, bo ma w sobie to coś, do czego będzie chciało się tutaj nam wracać. To tyle szczegółów tutaj jest, że to jest po prostu problem opisać. Co my tutaj widzimy? Na pewno mamy dwie bramy, północną i zachodnią. Więcej bram tutaj nie widziałem. A, czyli to jest nasz tutaj nasz domek. Znaczy to jest ten domek, gdzie tutaj byliśmy. 300 karta, przebudzenie z koszmaru. Okej, dobra, zobaczmy. Czy jakieś tutaj jest dla nas zadanie? W ogóle porozmawiajmy z tym gościem. Sedowin, kim ty w ogóle tu jesteś?
O, żyjesz. No właśnie, co tutaj się wydarzyło? I wydaje się dosyć mobilny, to zaskakujące. No właśnie, zmierz na rozczarowanego. Okej, mamy tutaj możliwość odpowiedzenia mu 5 odpowiedziami. Okej, mamy tutaj, przepraszam, kim jesteś? Co to za miejsce? I to, myślę, na początek jest najlepsze pytanie. O, Sedowin. Miejscowy cyrulik, cokolwiek to oznacza. Tak przynajmniej mówią na mnie mieszkańcy. W zasadzie to nie mam medycznego wykształcenia, a czyli jesteś takim jakby znachorem, zielarzem, coś w tym stylu, w ten sposób, okej. Ale chyba najmniej wahałem się chwycić za siarkę, gdy była tak potrzebna. O, ciekawe, siarka? Do czego potrzebna? To całe stare rzeczy, nieważne kim byłeś wcześniej, liczy się tylko to, co tu i teraz. Zobaczysz. No właśnie, kim my byliśmy wcześniej, tego my nie wiemy. Zanim jednak odpowiem na dalsze pytania, przeprowadźmy szybkie badanie. Musimy mieć pewność, że twoje ciało i umysł wracają w pełni sprawności. Do pełnej sprawności, o, proszę. Zaczynajmy od ustalenia ostatniej rzeczy, jaką pamiętasz. Okej. Robi się ciekawie. No kurde, wow. Jest tutaj tego naprawdę całkiem sporo. Zanim jednak będziesz mógł odpowiedzieć na dalsze pytania, muszę przeprowadzić szybkie badania. Musimy mieć pewność. Aha, dobra. To już znamy, że każda część ciebie goi się prawidłowo. Zaczynajmy od tego, że powiesz mi, jaka jest ostatnia rzecz, którą pamiętasz. Okej, tutaj się troszkę pytanie nam dialog powtórzył. No i co my tutaj mamy? Ostatnia rzecz, jaką pamiętamy, to to, że obudziliśmy się w pobliżu domu. Nie pamiętam nic więcej. W pobliżu domu się obudziliśmy. Obudziliśmy się w tym domu w sumie. Ostatnią dobę, czyli to tak, byłem dowódcą straży wynajęty do ochrony konwoju budowniczych i rzemieślników. Zostaliśmy zaatakowani. Ciekawa odpowiedź. Karawana gildii. Okej, myślę, że telefon mi dzwoni. Tak, karawana gildii zmierzała do Starorzecza. Po drodze jednak zostaliśmy. Zaatakowali nas bandyci. Już naprawdę późna godzina, zmęczenie daje się we znaki, ale okej, nie o to chodzi. Zostałem bezprawnie schwytany i sprzedany wbrew mojej woli. To też jest bardzo ciekawa odpowiedź. Kto zaoferował najwyższą cenę w czasie transportu? Zaatakowali nas bandyci. Okej. Okej, byłem tylko drobnym złodziejaszkiem. Przysięgam, nigdy nikogo nie skrzywdziłem, ale ale pewnego dnia złapano mnie i wsadzono do klatki. Miałem spłacić dług swoją pracą, ale wtedy wydarzyła się masakra. Płomienie, o, to jest płomienie, krzyki,
Ciężko powiedzieć, które bardziej mnie dręczy. Czekałem na egzekucję, kiedy przyszedł jakiś gruby skurwysyn i powiedział, że jednak wolą zacharować mnie na śmierć. Więc zamknęli mnie w klatce, jak było, i wysłali na drugi koniec świata. Ale ostatecznie to oni zostali straceni. Ostatnia odpowiedź ja miałem dostarczyć wiadomość. Także no tutaj ciężko, bo my tak naprawdę nie wiemy, nie znamy historii tutaj naszego bohatera, chyba że to my właśnie sobie tą historię tutaj będziemy w jakiś sposób pisali. No to jeśli tak, no to okej, możemy sobie tą historię w jakiś sposób tutaj tak naprawdę tworzyć, napisać. Okej, ja myślę, że tutaj no, ciężko sobie wybrać. Ja myślę, że obudziłem się w pobliżu domu, nie pamiętam nic więcej, to będzie taka najbardziej rozsądna odpowiedź. Rozumiem, naprawdę w to wierzysz, czy kłamiesz w żywe oczy? Dobra. Dobra, druga odpowiedź, skłamałem. Ciekawe, no ale my nie wiemy tego, tak? Myślisz, że to żart? Nie mam pojęcia, gdzie jestem, kim jestem, co ja w ogóle powinienem czuć, jak wyglądała twarz mojej matki, jak ona wyglądała. Okej, oczywiście idziemy na swoje. Okej, nie chciałem cię zdenerwować, po prostu jestem dokładny, posłuchaj. Wiem, że jest ci teraz ciężko. Utrata pamięci jest typowa przy tego rodzaju urazach głowy. Postaram się odpowiedzieć na wszelkie twoje pytania. A więc pytamy, kim jestem? Niestety nie wiem. Podróżowałeś z... Okej, podróżowałeś z karawaną gildii budowniczych, która miała przebyć do Starorzecza, aby rozpocząć budowę nowej osady. Ale wpadliście w zasadzkę w pobliżu granicy królestwa. Jesteś jedynym z garstki ocalałych. Okej, czy należałem do gildii? Nie, co teraz? Nie miał o tym decydować. Fizycznie zdajesz się być w dobrym stanie. Niestety nie mogę przywrócić utraconych wspomnień. Z czasem może same wrócą. Jeśli chcesz, możemy przeprowadzić kilka szybkich ćwiczeń, aby odbudować przynajmniej część twojej pamięci mięśniowej. Okej, pamięć mięśniowa, czyli pamięć mięśniowa, dobra, czyli jakieś tam ćwiczenia, gdzie po prostu sobie możemy poćwiczyć. Dobra, ja myślę, że nie ma potrzeby, nic mi nie jest, tak jest. Jak też, teraz idź do Mirogoda, kurde, te imiona tutaj są tak fajne, że jeszcze nieraz, no, ciężko tak dla współczesnego człowieka po prostu je tutaj wypowiedzieć. Okej, jak chcesz. Teraz idź do Mirgota. To miejscowy kasztelan. O właśnie, i tutaj mamy miejscowego kasztelana.
Mikrogiot, dobra, musimy go zapamiętać. Chcę z tobą pomówić. Bądź zdrow. Okej. Tak zrobię to. Dzięki za uratowanie mi życia. Okej, nie korzystamy ze wszelkich tutaj pomocy, ponieważ myślę, że nie ma takiej potrzeby z tych wszystkich takich tutaj wspominek, chociażby z tego względu, że my znamy tutaj mechanikę naszej rozgrywki, więc nie ma sensu zbytnio tak naprawdę tutaj się wczytywać w te tematyki, jeśli oczywiście nie będziemy znać jakiegoś tutaj tematu, w sensie takim, że jakaś nowa rzecz będzie wprowadzona, coś będzie trzeba zrobić, wytworzyć, to oczywiście jak najbardziej taką pomoc możemy sobie tutaj przeczytać. Słuchajcie, ja myślę, że na dzisiaj taki szybki odcinek wprowadzający jak najbardziej ok. Myślę, że w tym momencie się będziemy z wami żegnać. Jeśli wam oczywiście odcinek się spodobał, to koniecznie łapeczki w górę, komentarze i subskrypcja, a my widzimy się prawdopodobnie już jutro w kolejnym odcinku z Medieval Dynastii. Cześć i czołem.